No cześć, witajcie, tu Tomek z Florence Market. Za mną świeża dostawa kolejnych egzotycznych propozycji na wasze domowe parapety. No, tym razem przyjechało dużo ciekawych koneserskich, kolekcjonerskich odmian. No a pokrótce wam przedstawię, jak one właśnie wyglądają i co konkretnie przyjechało. Słuchajcie, przyjechała nowa odmiana Sansevieri o takich pięknych, podłużnych liściach. Przyjechały też peperomie w odmianach Variegata. Akurat o tej porze wypuszczają młode kwiatostany. Peperomia ma takie podłużne, ciekawe kwiatostany, które stanowią też swoistą dekorację. No i tutaj, słuchajcie, rośliny kolekcjonerskie, czyli peperomia w odmianie czerwonej. Piękny liść, spójrzcie sami. No, ale nie skończyliśmy jeszcze z peperomiami za mną. O, tutaj mi się czepia kolejna też peperomia. To są peperomie w odmianach o liściach podobnych do arbuzów. Peperomia watermelon. Poszukiwana roślina kolekcjonerska, bardzo ładna. Mało kto tą roślinę w domu posiada. Piękna roślina z dużą bulwą mezo. Roślina, która rośnie w bardzo trudnych warunkach, gromadzi w tej bulwie wodę i powietrze do życia. No i słuchajcie, Calathea, na którą polowaliśmy ze względu na przepiękny kolor liści. Spójrzcie sami. Te liście naprawdę są mega. Mi przypominają film Matrix. Takie zero-jedynkowe kreseczki na liściach. Idealna roślina dla informatyków. No i słuchajcie, fajna propozycja filodendron. Szybko rosnący, duży filodendron o pięknych, pofałdowanych liściach. Pojawiły się też filodendrony, czyli monstery, inaczej w fajnych średnich doniczkach, po to aby u was w domu mogły się ładnie rozrosnąć. No i to jest, słuchajcie, piękna roślina, ucho słonia. Alokazja, jedna z największych dostępnych na rynku. Liście ma faktycznie jak uszy. Przecudna jest, duża, fajna sadzonka. No i słuchajcie, przyjechały też choje. Przepiękne choje, kwitnące białymi kwiatuszkami, pachnącymi bardzo ładnie. Taka roślina, którą możemy spotkać w starych szkołach i u naszej babci. Ale ta roślina wraca w tym momencie do łask, robi się coraz bardziej popularna.
co jeszcze przyjechało ciekawego? Przyjechały też, no o, przyjechały nowe Calathea. Calathea Rose Opicta z pięknymi różowymi wzorami na liściach. Calathea, cudowne rośliny ruszające listkami w górę, w dół, w zależności od położenia słońca na niebie. No i genialna roślina tutaj za mną, zobaczcie, Sansevieria, jaka potężna. Sansevierie cylindryczne w odmianie Handshake. Także takich Sansevierii w zasadzie nie spotkacie nigdzie. No a tutaj jeszcze jedna kolekcjonerska roślina, Microsorum crocodylus, roślina, która ma liście o fakturze podobnej do skóry krokodyla. Mega fajna roślinka, radząca sobie w trudnych warunkach, mega dekoracyjna. No i to pokrótce, myślę, na dzisiaj wystarczy, a ja zapraszam Was do naszego sklepu, gdzie możecie bliżej zapoznać się z tymi właśnie roślinkami. A tymczasem trzymajcie się i hej!